Dzień dobry, witam bardzo serdecznie 4 listopada z parafii ewangelickiej Świętego Mateusza w Łodzi. Mamy jesień, coraz mniej liści na drzewach, zwiędłe kwiaty, uschnięta trawa. Do tego coraz krótszy dzień, padający deszcz, mgła. Do tego dochodzą jeszcze nastroje społeczne związane chociażby z sytuacją w służbie zdrowia, czy liczne protesty, które możemy obserwować na ulicach naszych miast. To wszystko sprawia, że gdzieś czujemy wewnętrzny niepokój i z całą pewnością ciężko jest nam wstać i powitać każdy nowy dzień z radością, z uśmiechem, z zadowoleniem, z życzeniem dobrego dnia każdemu, kogo po drodze spotkamy. Ale dzisiejsze słowo, które chce nas w ten nowy dzień wprowadzić, właśnie zachęca nas do tego, że pomimo przeciwności, pomimo wielu powodów do zmartwień, mamy powód do tego, by się cieszyć, by się radować i by z nową siłą i z nową energią do tego dnia wejść. Bo oto w księdze proroka Sofoniasza w 3 rozdziale, w 14 i 15 wierszu czytamy: Raduj się, córko Syjonu, głośno wykrzykuj Izraelu. Ciesz się i wesel się całym sercem, córko Jerozolimy. Pan cofnął wyrok na ciebie. Sofoniasz pisze te słowa w konkretnej sytuacji, kiedy Izrael odszedł od Boga, kiedy gdzieś na tej swojej drodze życia się zagubił, kiedy wydawało się, że jest już wszystko przekreślone, że nie ma już powrotu. Wtedy Pan Bóg powiedział takie słowa, że ze śmierci powstanie życie, a więc tchnął w nich nadzieję. Pokazywał, że nawet to, co najtrudniejszego się wydarzyło, nawet to, co wydawać by się mogło, że przekreśliło na zawsze już te relacje między ludem wybranym a Bogiem, może nabrać nowej wartości, może wejść na nowe tory, można w tym odnaleźć życie, by dalej iść, a nie stać w miejscu i oglądać się wstecz. Być może mamy też takie przemyślenia, takie doświadczenia w swoim życiu. Może ktoś nam powiedział, że strasznie grzeszysz, że jesteś kimś skończonym, że z ciebie już nic nie będzie. Może ktoś powiedział ci, że wyborów, jakich w życiu dokonałeś, nie da się cofnąć, wykluczył cię z takiego czy innego powodu. Zapomnij o tym. Sięgnij po Boże Słowo, zobacz, co Bóg mówi do ciebie w takiej, a nie innej sytuacji, w jakiej się znalazłeś. Bo to Pan Bóg Izraelowi, ale też i nam dzisiaj mówi: Pan cofnął wyrok na ciebie. Pan Bóg pokazuje nam życie. Pan Bóg jest dobrym Ojcem, kochającym człowieka, nie przekreślającym, nie wdeptującym w ziemię, ale dającym nadzieję, dającym każdego dnia nową szansę. Pan Bóg cofnął wyrok na ciebie, nawet jeżeli tacy albo inni ludzie cię przekreślili, nazwali twój grzech po imieniu, napiętnują. Spójrz na Boga. Pan Bóg cofnął swój wyrok na ciebie. A co to dla nas oznacza? O tym czytamy w 1 liście Jana, w 2 rozdziale, 2 wierszu. Jezus Chrystus jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. To dla nas Bóg cofnął wyrok, posyłając na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa. On zrobił to, co mógł najcenniejszego. Oddał swoje życie za ciebie, by cię podnieść, by tchnąć w twoje serce nadzieję, tchnąć nowe życie, byś mógł się podnieść i iść dalej, idąc przez życie z wiarą, nadzieją, miłością, służąc sobie wzajemnie, czyniąc dobro, niosąc tę dobrą nowinę o Bogu, który jest miłością, który zbawia. I o tym mamy świadczyć. O tym mamy opowiadać. Takiego Boga mamy przedstawiać ludziom, którzy być może są gdzieś pogubieni, być może są na marginesie, albo już i poza nim. Być może tym, których już wszyscy przekreślili, nazwali po imieniu, kim oni są. Pan Bóg mówi: nie ma takiej sytuacji, której by Jezus Chrystus nie wziął na siebie, by nas ratować, by dać nam szansę, by dać nam życie. I tego, moi drodzy, nam wszystkim w tym nowym dniu życzę, abyśmy odnaleźli ten uśmiech, zadowolenie, motywację do życia, do działań, byśmy odnaleźli życie w Jezusie Chrystusie. Dobrego, błogosławionego dnia.